No i mamy kolejny dzień, szybka nagryweczka. Tak jak widać, tutaj już bruzdy praktycznie prawie wyschnięte, ale jeszcze sobie dosychają. A my będziemy kleić te płyty na tą ścianę. Najpierw tylko te wszystkie dziury, tak jak tutaj na przykład jest taka duża dziura, to jest taka duża dziura. I tam jeszcze jedna u góry. Zagruntowałem sobie to szybko pędzelkiem. I po prostu te dziury zalepię jakby zaraz klejem do płytek. Dlaczego nie zrobiłem tego wczoraj rodbandem? Dlatego, że to jest ściana wewnętrzna, ona nie jest wcale taka gruba. I wcześniej tu była wilgoć i po prostu chcę, żeby ta ściana jakby była zrobiona właśnie albo cementem, albo klejem do płytek, albo czymś w takim stylu, bo po prostu gips ciągnie wodę, a takie jakby cementowe zaprawy nie. No i tak jak widać, ściany mamy już wyszlifowane, teraz będziemy zrywać tą podłogę i będziemy później robić też wszystkie narożniki w oknach i tutaj już po gruntowaniu, a najpierw zrobimy podłogę, później pogruntujemy ściany i będziemy wklejać narożniki. Wow, inaczej. Następnym etapem prac będzie gruntowanie, ale jeszcze przed tym oczywiście trzeba wszystko zabezpieczyć. Musimy zabezpieczyć okna, parapet, tutaj sterujący grzejnik. Ogólnie myślałem też, żeby zrobić ogólnie osobny film o temacie poklejania. Tak jak widać, tu są różne folie. Są różne folie w rolkach już gotowe. Są papiery na maszynki 3M. Oczywiście są też różne szerokości. Tak jak widać, tu jest na przykład krótsza, tu jest dłuższa. Tutaj są folie 120, 60, 180. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle chcielibyście jeszcze taki film, czy to jest w ogóle ciekawe. Ale tymczasem po prostu oklejamy to okno, oklejamy ten parapet, ten grzejnik i zaczynamy tutaj gruntować wszystkie ściany. Są już one przygotowane, były wcześniej wszystkie tapety były zerwane z tych ścian, jak widać. Później wszystko było szlifowane żyrafą, papierem 40. No i teraz będzie czas to wszystko zagruntować, później przyjdą narożniki. Wszędzie gdzie trzeba, ale też wszystko nagram, także na razie biorę się za ogrywanie grzejnika i okien. No i co, zaczynamy. No i zaczynamy oklejać nasze okno, tutaj mamy dystans plus minus 1,10 m, także po prostu pociągniemy folię 1,20 m po całości. Tutaj dokleimy kawałek, tutaj użyjemy papieru 30. W sensie jak mówię 30, 20, 120, to mówię w centymetrach, papier tu ma 30 cm. Paśma 2,5 cm, a papier 30 cm, tutaj oklejamy sobie najpierw nasz parapet. Podsumowując,
szukanie jeszcze tego po prostu gruntowania pierwszego przed szpachlowaniem. Nie musi to być jakoś super pięknie, gdzieś się wam zrobi zaciek, gdzieś w ogóle nie przejmujcie, bo na to przyjdą jeszcze dwie warstwy szpachli, później będzie szlifowane, później znowu będzie grunt. Także przy tym już drugim gruntowaniu trzeba już bardziej na to zwracać uwagę, żeby nie było zacieku. Ja zawsze jak na przykład już gruntuję ten drugi raz, to biorę sobie jakiś pędzel, jeśli mi się ci zrobi jakiś zaciek. Ale przy pierwszym gruntowaniu nie ma to większego znaczenia. A dysia lepiej, jak jest po prostu większa, ma większą przepustowość i więcej tego gruntu daje. Jesteśmy pewni, że wszędzie to jest dobrze pokryte. A już na tą warstwę gruntu finiszową, na szpachlę już wyszlifowaną, po prostu używamy mniejszą przepustowość dyszy, żeby ta, jakby ten grunt nie napierał tak mocno na ścianę, żeby po prostu był taki pyłek, bo wtedy też szpachla wyszlifowana lepiej absorbuje taki grunt. On po prostu wysycha praktycznie błyskawicznie. Także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.